Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Pan proponuje, byśmy podjęli ryzyko i dając coś innym, nie oczekiwali nic w zamian, mówił ojciec święty Franciszek, który spotkał się dziś z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Ojciec święty Franciszek przypomniał wiernym, że Jezus wzywa nas do miłowania każdego człowieka. Choć to oczywiste, że my sami wolimy miłować tylko tych, którzy miłują nas. Czynić dobrze tylko tym, którzy są dla nas dobrzy, być hojnymi tylko dla tych, którzy mogą się odwdzięczyć, a tym, którzy nas źle traktują, odpowiadamy w ten sam sposób. Ale Pan nas przestrzega, to nie wystarczy. Jeśli pozostaniemy w zwyczajności, w równowadze między dawaniem a otrzymywaniem, sprawy nie ulegną zmianie. Gdyby Bóg kierował się tą logiką, nie mielibyśmy nadziei na zbawienie. Dlatego słowa Jezusa stanowią dla nas wyzwanie. Mówił Ojciec Święty. Jezus zachęca, abyśmy nie odpowiadali złem za zło, abyśmy odważnie czynili dobro, abyśmy dając podejmowali ryzyko, nawet jeśli w zamian otrzymamy niewiele lub nic. Ojciec Święty przypomniał wiernym, że miłość Jezusa leczy nas z nienawiści. Polska przygotowuje się do wizyty Joe Bidena. Prezydent Andrzej Duda mówi, że wystąpienie amerykańskiego przywódcy w Warszawie może mieć historyczny wydźwięk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oczekuje konkretnych deklaracji. Z kolei premier Mateusz Morawiecki ujawnia, że rozmowy z administracją amerykańską dotyczą między innymi zwiększenia liczby żołnierzy. Na Warszawę będą zwrócone oczy całego świata. W najbliższy wtorek wizytę w Polsce złoży prezydent USA. Chcę pokazać, że Polska jest istotnym partnerem i zarówno dla Paktu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. Mówi prawnik profesor Marcin Szewczak. Biały Dom informuje o szczegółach wizyty. Joe Biden w podróż do Polski wyruszy w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego. Dotrze na miejsce we wtorek rano. Tego samego dnia spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a w Arkadach Kubickiego wygłosi przemówienie, w którym ma zapewnić o stałości amerykańskiego poparcia dla Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że po pierwsze będzie to wystąpienie, które rzeczywiście będzie miało istotny wymiar historyczny. Z całą pewnością będzie to wystąpienie, które będzie miało istotny wymiar, jeżeli chodzi o tworzenie strefy bezpieczeństwa tutaj w naszej części Europy i świata. Według informacji, jakie przekazał Biały Dom, wystąpienie amerykańskiego prezydenta ma być przesłaniem skierowanym w stronę Putina i Rosji. W środę Biden weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie bukareszańskiej dziewiątki. To format, który obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Na razie nie ma planów, by prezydent USA udał się do Rzeszowa, choć pytania w tej sprawie padają. Jakie jest prawdopodobieństwo, że prezydent Biden spotka się z prezydentem Zełenskim w przyszłym tygodniu? W tej chwili nie ma zaplanowanego spotkania z prezydentem Zełenskim w związku z wyjazdem. Politolog profesor Tadeusz Marczak wyjaśnia, że poprzez wojnę na Ukrainie Rosja chce podważyć przywództwo Stanów Zjednoczonych, wypchnąć Amerykanów, wrócić do świata podzielonego na strefy wpływów. A dziś można założyć, że ten, kto kontroluje Europę Wschodnią, ten kontroluje świat. Jeśli Stany Zjednoczone chcą zachować przywództwo w postzimnowojennym świecie, te państwa będą odgrywały coraz większą rolę w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Są analizy w zagranicznej prasie, że to Polska wyrasta na kraj, który w przyszłości może dysponować największą siłą militarną w Unii Europejskiej. Są komentarze, że punkt ciężkości Europy przesuwa się na wschód. Politolog dr Łukasz Stach wyjaśnia, że za wcześnie na takie słowa. Dodaje jednak, że Amerykanie mają swoje silne interesy w naszej części regionu. A wizyta Bidena to potwierdza. Jest to sygnał zarówno do Moskwy, że Waszyngton nie ma zamiaru w tym momencie wycofywać się z regionu i zostawić Ukrainę samą sobie? Jest to sygnał do Europy Zachodniej. Według prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego nie wszyscy porzucili plan współpracy z Rosją, choć faktycznie się on wali. Powrót do tego, co było, zniknął z deklaracji, ale po co nie polityka pozostał w pewnej grupie europejskiego establishmentu. Na rosyjskim tanim gazie niemiecka gospodarka naprawdę dużo korzystała, dawało jej to ważną przewagę. W tle jest jeszcze większy plan. Powrotu do polityki bismarckowskiej, czyli Europy podporządkowanej Niemcom, które rządzą w sojuszu z Rosją. W trakcie wizyty prezydenta USA Polska będzie szukać konkretów. Na antenie jednej z amerykańskich stacji o treść rozmów na linii Warszawa-Waszyngton pytany był premier Mateusz Morawiecki. Mówił o obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy. Jesteśmy w procesie dyskusji z administracją prezydenta Bidena na temat uczynienia ich obecności bardziej stałej i zwiększenia jej.
Oczekiwania dotyczą m.in. infrastruktury NATO. Prezydent Andrzej Duda przypomina, że przed nami wciąż szczyt sojuszu, a wzmocnienia wymagają siły szybkiego reagowania, które mogłyby mieć w Polsce dostęp na przykład do magazynów z bronią. Czyli żeby ta broń była na miejscu, co ułatwi bez wątpienia relokację oddziałów, przyspieszy całą akcję tworzenia tych sił szybkiego reagowania, gdyby taka potrzeba zaszła. Do tegorocznego szczytu NATO pozostało jeszcze kilka miesięcy. Jego gospodarzem będzie Litwa. W najbliższych dniach do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek prezydenta o zbadanie zgodności nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z ustawą zasadniczą. Dopiero po wydaniu orzeczenia Polska wyśle wniosek o pierwszą płatność z KPO. Pojawia się pytanie, czy kompromisy zawierane z Brukselą nie kosztują zbyt wiele także Zjednoczoną Prawicę. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w tej sprawie ma zostać złożony w najbliższym tygodniu. Ja jestem po długich konsultacjach z tutaj moimi współpracownikami, gdzie przekazałem wszystkie swoje wnioski i konkluzje. Prosiłem o przelanie ich konkretnie już w treść wniosku, uzasadnienie i to rzeczywiście będą dosłownie najbliższe dni. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to projekt złożony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przesuwa ona sprawy dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozszerza tzw. test bezstronności sędziego. Zdaniem rządzących to kompromis, który ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zanim jednak środki popłynęłyby do Polski, i tak trzeba złożyć wniosek o płatność. Z tym jednak na razie rząd będzie czekał, wskazuje premier Mateusz Morawiecki. Najlepiej, najbezpieczniej będzie poczekać, aż ustawa wróci z Trybunału Konstytucyjnego. Mam tylko nadzieję, że będzie to szybko. To już drugi kompromis z Komisją Europejską w zakresie sporu o polską praworządność. Pierwszym była decyzja prezydenta, który zgłosił regulacje likwidujące Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Na jej miejsce powstała wtedy Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Według ministra sprawiedliwości, który od początku był przeciwnikiem ustępstw w sporze z Brukselą, obowiązujące w tej chwili przepisy prowadzą do anarchizacji sądownictwa. Ja nie kwestionuję dobrych intencji, którymi chciał się kierować pan prezydent, szukając porozumienia z panią von der Leyen z Brukselą w kontekście szantażu ze strony Unii Europejskiej w sprawie KPO. Ale przestrzegałem pana prezydenta, że ustawa, którą proponuje, będzie prowadzić do tego rodzaju nadużyć. Te nadużycia według prezesa Solidarnej Polski mają polegać między innymi na orzeczeniach zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, w których uchylają one wyroki zapadające na przedstawicieli świata przestępczego. Argument, jaki pojawia się w sędziowskich werdyktach, dotyczy właśnie składu orzekającego, a jedni sędziowie podważają status drugich. Politolog profesor Tomasz Grosse nie wyklucza, że skoro Bruksela raz potrafiła wycofać się z wynegocjowanego kompromisu, może to zrobić ponownie. Prawo i Sprawiedliwość wpadło w pułapkę Komisji Europejskiej. Dostaniecie być może pieniądze, ale w zamian zniszczcie własne państwo, zdezorganizujcie wymiar sprawiedliwości. Pomimo tego, że polski rząd posunął się w kompromisie z Brukselą bardzo daleko, nie ma gwarancji wypłaty środków z KPO, uważa poseł do Parlamentu Europejskiego, była premier Beata Szydło. Jeżeli Komisja Europejska bierze udział w grze politycznej przeciwko polskiemu rządowi i chce wspierać opozycję i doprowadzić do zmiany władzy w Polsce, no to będzie pewnie przerzucała taką co jakiś czas się tymi kolejnymi oczekiwaniami. Tymczasem według Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polska z budżetu unijnego dostaje ponad 3 razy więcej pieniędzy niż do niego wpłaca. W nowej perspektywie na lata 2021-2027 otrzymamy z Unii 125 miliardów euro, z kolei środki z KPO to 35 miliardów euro, z czego część stanowią pożyczki. Rząd nie powinien opierać swojej polityki na tych funduszach, analizuje politolog dr Piotr Gawryszczak. Wszyscy są przekonani, że pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie będzie przed wyborami. One pojawią się po wyborach. Co więcej, najnowszy sondaż przeprowadzony dla Rzeczpospolitej pokazuje, że 40% Polaków nie słyszało o odesłaniu przez prezydenta noweli o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, mającej odblokować środki z KPO. Tutaj pojawia się pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, podporządkowując dużo kompromisowi z Brukselą, nie przecenia wyborczego znaczenia tych pieniędzy. I drugie pytanie, czy błędem nie jest poświęcenie w trakcie kampanii dużej uwagi środkom, których wypłacają
wypłata nie jest przesądzona. Według profesora Tomasza Grosse rząd, jeśli chce wygrać, powinien skupić swoją uwagę na bezpieczeństwie i podkreślać, że stanął na wysokości zadania. To powinna być narracja, która by prowadziła rząd konserwatywny do zwycięstwa, a nie chowanie głowy w piasek i pozwalanie Brukseli i opozycji w gruncie rzeczy na niszczenie własnego państwa. Wybory parlamentarne odbędą się jesienią tego roku. W Toruniu zainaugurowano uroczystości 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, wielkiego astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej. W stolicy Kujaw do wtorku potrwa Światowy Kongres Kopernikański. Swoją działalność oficjalnie rozpoczęła także Akademia Kopernikańska. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Mikołaj Kopernik zapisał się na kartach historii, odkrył rzeczy rewolucyjne, ale szukając prawdy nie zrezygnował z tego, co najważniejsze. Odkrywał po to, by poznać nie coś, ale kogoś, Stwórcę. On zgłębiał prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie, łącząc wszystkie rzeczywistości, całą rzeczywistość życia człowieka i całą rzeczywistość świata. Mikołaj Kopernik jest zatem patronem Polski i światowej nauki. Mówił minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. W Toruniu, miejscu, z którego pochodził Mikołaj Kopernik, zainaugurowano obchody 550. rocznicy jego urodzin. W katedrze świętych Janów sprawowana była msza święta, której przewodniczył prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Ordynariusz toruński ksiądz biskup Wiesław Śmigiel wygłosił homilię, w której podkreślił, że polski astronom jest przykładem człowieka obdarowanego przez Boga i potrafił ten dar wykorzystać. Uczciwie i konsekwentnie dążył do poznania prawdy, ale rozumiał, że pełnia prawdy należy do Boga. Był przekonany, że jego naukowe odkrycia to owoc współpracy wiary i rozumu. Nie przeciwstawiał ze sobą fides i ratio, czyli wiary i rozumu, ale je łączył. A to, co po sobie zostawił, ma uczcić rozpoczęty dziś w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Światowy Kongres Kopernikański. Biorą w nim udział wybitni naukowcy z całego świata. List na dzisiejszą uroczystość skierował prezydent Andrzej Duda. To on sam stał za tym, by powołać Akademię Kopernikańską, nową instytucję służącą wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej, zwiększeniu jej konkurencyjności i rozwojowi współpracy międzynarodowej, wyjaśnia szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Te wszystkie działania, które są wokół właśnie Akademii Kopernikańskiej, będziemy wspierać, będziemy w nich uczestniczyć. Chodzi o to, żeby cały świat widział ten nasz wkład w kultywowanie pamięci, kultywowanie dorobku, ale przede wszystkim też temu, żeby postać Kopernika służyła przyszłości. Rok 2023 został ogłoszony przez Senat rokiem Mikołaja Kopernika. Za nami kolejna edycja zimowych warsztatów dla młodzieży. Ich uczestnicy w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej zdobywali umiejętności dziennikarskie, aktorskie czy taneczne. Wydarzeniu towarzyszyło hasło „Życie to coś więcej”. Warsztaty w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej po raz kolejny przyciągnęły młodych z całej Polski. W murach toruńskiej uczelni zdobywają oni to, co najcenniejsze – wiedzę, nowe umiejętności, motywację, by się rozwijać, ale stają też przed szansą, by znaleźć w życiu coś więcej – wiarę i wartości. I to połączenie nauki z modlitwą czyni warsztaty tak wyjątkowymi, mówi ojciec Dawid Wilczyński, kierownik warsztatów. Tegoroczne warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem. To też dla nas jest wielka radość, że przyjechało tylu wielu młodych ludzi z różnych stron. Uczestnicy cenią te spotkania, widzą, że nie mają się czego wstydzić, przyjeżdżając do Torunia i wybierając ofertę Toruńskiej Akademii. Warsztaty były bardzo dobrze zorganizowane. Podobały mi się, polecam tutaj przyjeżdżać i chyba wrócę następnym razem. Warsztaty oceniam bardzo dobrze. Poznałem tu wiele ciekawych ludzi o podobnych wartościach.
Na pewno będę chciał chyba w sierpniu przyjechać. W rolę opiekunów angażują się studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Przekonują, że sami w tych dniach też się uczą, też dowiadują się nowych rzeczy, ale w centrum jest spotkanie. Ludzie naprawdę potrafią odłożyć te smartfony, porozmawiać ze sobą, poznać chociażby skąd są, o swoich zainteresowaniach i razem właśnie coś wspólnego tworzyć, jak i się integrować. Więc jakby każde spotkanie właśnie z ludźmi, którzy właśnie tutaj się spotykają, jest no naprawdę budujące. Ale jest jedno spotkanie szczególne, spotkanie z Panem, który sam w nas bardzo dużo zainwestował. Wyjaśniał dziś młodym w trakcie mszy świętej założyciel i dyrektor Radia Maria, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dzisiaj słyszymy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni. Jesteśmy świątyniami Boga i nie możemy tej świątyni bezcześcić. Szkoda czasu. Czas ucieka. Życie to coś więcej. I w życiu naprawdę można więcej. Choć warsztaty dobiegły końca, uczestnicy już myślą, by wrócić do Torunia. Do zobaczenia latem! W parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi odbyło się kolejne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci to wielka radość. Radość, która wyraża się we wspólnej modlitwie i śpiewie. A jutro szczególny dzień dla ich uczestników. Obchodzić będziemy wspomnienie patronów, świętych Jacynty i Franciszka z Fatimy. O tym, jak ważną rolę pełnią oni w Kościele, mówiła podczas spotkania założycielka podwórkowych kół różańcowych dzieci Magdalena Buczek. I my chcemy tak bardzo ukochać Pana Jezusa i Matkę Bożą jak oni. Dlatego chcemy ich naśladować. W tym oddaniu swojego życia Jezusowi i Maryi. I to oddanie wyraża się w przypadku dzieci w codziennym sięganiu po różaniec. Oczywiście takiej modlitwy nie mogło zabraknąć w trakcie spotkania PKRD w parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi w diecezji tarnowskiej. Modlitwa różańcowa rozpoczęła spotkanie. Dzieci z podwórkowych kół różańcowych ugościł dziś proboszcz ksiądz Mariusz Nosal. Słowo spotkanie zawsze wywołuje radość i na twarzy, i w sercu. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie spotkanie, jak jest teraz. Mszy świętej dla dzieci i ich rodziców przewodniczył ksiądz biskup Antoni Długosz. Biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej. W modlitwie wiernym towarzyszyła schola z Limanowej. Alleluja, 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 alleluja. Ksiądz biskup Antoni Długosz przypomniał dzieciom o zbliżającym się Wielkim Poście. Mówił, że jest to czas, który wymaga szczególnego przygotowania, modlitwy i przebaczenia. W jaki sposób możemy się przygotowywać? Pierwsze, nie tracić kontaktu z Panem Jezusem przez rozmowę, czyli ciągle ustawicznie z Nim rozmawiać, modlić się. Ksiądz biskup zaprosił też dzieci, by potrafiły sobie nawzajem podawać rękę i przebaczyć. Wyjaśnił, że do tego są zaproszone przez Pana Jezusa. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Uważajmy na drogach, w nocy będzie ślisko. Dobry wieczór, Kamil Sacharzewski, zapraszam na prognozę pogody. W nocy deszcz i deszcz ze śniegiem popada od Warmii przez Mazury. Opady możliwe są również w rejonie Zatoki Gdańskiej. Z kolei nad ranem na Wybrzeże i Pomorze wkroczy strefa ciągłych opadów śniegu z deszczem przechodzących w deszcz. Na wschodzie, południu i w centrum temperatura będzie najwyższa, -2 do 0 stopni. Tylko w górach i obszarach podgórskich mróz będzie nieco silniejszy, -6, -5 stopni.
W poniedziałek od wybrzeża i Pomorza będzie się nasuwać strefa ciągłych, słabych, okresami umiarkowanych opadów deszczu ze śniegiem, śniegu i deszczu. Opady obejmą również Kujawy, częściowo centrum i północny wschód, Mazowsze, a późnym popołudniem również Lubelszczyznę. Najmniej opadów będzie na południu i południowym zachodzie. Dzień będzie pochmurny, a niewielkie przebłyski słońca możliwe są głównie na Śląsku. Z zachodu napływać będzie coraz cieplejsza masa powietrza, którą najbardziej odczujemy na zachodzie i południowym zachodzie. Tutaj będzie od 9 do 10 stopni. Na krańcach wschodnich do godzin południowych będzie najchłodniej, 1, maksymalnie 2 stopnie. Ale później i tam temperatura wzrośnie. Wzrośnie również prędkość wiatru. Będzie dość silny, w porywach osiągający prędkość do 80 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać do poziomu 993 hektopaskali. Wtorek będzie również deszczowy. Popada zwłaszcza na południu i południowym zachodzie, a na północnym wschodzie sporadycznie i tam możliwy jest miejscami również śnieg z deszczem. W całej Polsce dominować będą chmury. Najwyższa temperatura prognozowana jest na południowym zachodzie, zachodzie i w Wielkopolsce od 9 do 11 stopni. Najniższa utrzyma się na Suwalszczyźnie i północy Podlasia, około 3 stopni. Dziękuję i do zobaczenia po godzinie 21. Z Panem Bogiem.